Czytelnicy, słuchacze, widzowie, a także najbliżsi, rodzina i przyjaciele oraz znajomi pożegnali dzisiaj redaktora Tomasza Kubaszewskiego. Dziennikarz zmarł w miniony wtorek. Zaledwie 61-letni Tomek odszedł niespodziewanie, by nie rzec nagle. Niespełna 3 tygodnie temu jeszcze aktywnie publikował swoje felietony na YouTubie. Dziennikarstwem parał się od czasów szkolnych. Był ikoną. Chwalił, ganił, krytykował, uczył i kpił. Był nietuzinkowym kolegą, a jego styl był niepowtarzalny.